dla tych, którzy się przygotowują do małżeństwa, no żeby zrozumieć, do czego się przygotowują. W sytuacji państwa to jest także po to się tym zajmujemy, żeby zastanawiać się nad tym, jaki sens dla was dzisiaj, w waszych różnorodnych zresztą sytuacjach, przysięga małżeńska ma dalej. Także ewentualnie, co można w swoich postawach naprawić. Ja przypomnę tę przysięgę. Wszyscy ją znamy na pamięć, ale mimo to moim zdaniem dobrze, jeżeli wybrzmi z ust konferencjonisty. Ja, Mieczysław, biorę ciebie, Barbaro, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Już przy pierwszym spojrzeniu na treść tej przysięgi widzimy, że jest to małżeństwo, które jest więcej niż kontraktem. Święty Albert Wielki, rzeczywiście wielki uczony XIII-wieczny, bardzo tak jasno wyeksplikował, że małżeństwo, w gruncie rzeczy każde małżeństwo, ma w sobie także wymiar kontraktu, ale sakrament małżeństwa to jest coś więcej niż kontrakt. Kontrakt, co to jest kontrakt? Kontrakt to jest, dwie osoby się zobowiązują do czegoś konkretnego, no kontrakt mniej ważny to dla jakichś usług, do tego czy innego się zobowiązują, natomiast małżeństwo to jest kontrakt ogarniający bardzo głęboko życie, ale małżeństwo chrześcijan jest więcej niż kontraktem, jest sakramentem, krótko mówiąc, trzeba go widzieć nie tylko w wymiarze kontraktu, bo kontraktu też, prawda, ale przede wszystkim w wymiarze przymierza. Przymierza, jakie zawierają ci dwoje na zawsze i na całego, to znaczy jest to przymierze, w którym ja cała oddaję się Tobie na zawsze i wyłącznie jesteśmy, tutaj monogamia należy do istoty związku małżeńskiego. I zanim ta przysięga zostanie złożona, ksiądz stawia trzy pytania. Pierwsze pytanie o miłość. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Drugie pytanie o wierność. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? I trzecie pytanie o uczciwość małżeńską. Czasem jakbym w tramwaju zapytał, co to jest uczciwość małżeńska, to 95% mam pewności, że odpowiedź będzie nieprawidłowa. Prawda? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? I my sobie stosownie do tych trzech pytań i stosownie do tych trzech zobowiązań, miłość, wierność i uczciwość małżeńską, nasze rozważania podzielimy na trzy części. Najpierw, co to znaczy miłość małżeńska? Miłość małżeńska jest to jedyna tego rodzaju miłość dostępna człowiekowi, że wybieram drugiego człowieka jako absolutnie pierwszego człowieka mojego życia. Tutaj oczywiście wielokrotnie różne błędy popełniamy, to znaczy czasem
małżonkowie mogą być tak związani z rodzicami, że dalej rodzice są dla nich najważniejsi. To nie chodzi o to, że rodzice mają stać się mniej ważni. Niech po ślubie się stają jeszcze ważniejsi niż byli dotychczas, ale wskutek zawarcia małżeństwa najważniejszym człowiekiem twojego życia jest twój mąż albo twoja żona, nie ojciec, nie matka, także nie dziecko, które się potem narodzi. To jest częsty błąd w małżeństwach, że kiedy narodzi się dziecko, to ono staje się pierwszym człowiekiem naszego życia. Czasem oboje tak traktują swoje dziecko, krzywdząc je, bo ewidentnie wychowując na egocentryka, ale także osłabiając znaczenie swojej miłości małżeńskiej. I proszę Państwa, tu jest niezwykle ważne, dla wielu z Was na pewno trudne, czasem może bardzo trudne zadanie. Co to znaczy? Czy to naprawdę mnie jeszcze obowiązuje, że mąż, który mnie porzucił, że żona, która ode mnie odeszła, ma być najważniejszym człowiekiem mojego życia? To ja myślę, że jak o tym mówić do niewierzących, to w ogóle od razu napadną. Że jakie głupstwa wygadujesz, do jakiego masochizmu ludzi namawiasz. Prawda? Nie dość, że cię skrzywdził, to jeszcze on najważniejszym człowiekiem twojego życia. I tutaj myślę, że nie ma innej rady, tylko trzeba podpatrywać Pana Boga. Pana Boga, któremu nieraz bardzo dużo bólu zadajemy, bardzo go rozczarowujemy naszym postępowaniem, a jemu nadal ogromnie zależy na naszym dobru. I co to znaczy, że moja żona, która mnie skrzywdziła, ewidentnie skrzywdziła, nadal jest najważniejszym człowiekiem mojego życia. To oczywiście nie znaczy, że ja koniecznie muszę jej mówić, że cię kocham. Chociaż wiem, że Państwo wielokrotnie swoim małżonkom to jakoś staracie się powiedzieć, bo miłość to jest przede wszystkim myślenie kategoriami dobra tego, kogo kocham. I to między innymi, bo to chodzi nie tylko o uratowanie waszego małżeństwa, wasza nadzieja wbrew nadziei, że małżeństwo da się uratować, tylko to chodzi również o dobro tego mojego zbłąkanego współmałżonka, żony czy męża, który chodzi po manowcach. Niezwykle ważny tu jest problem właściwego ustawienia miłości do dziecka czy do dzieci. Mianowicie, proszę Państwa, Pan Bóg tak ustanowił, i to Państwo o wiele lepiej wiecie ode mnie, bo ja dzieci nie mam, że jest wolą Bożą. To jest niepojęte, żeby nowi ludzie, czyli istoty, których Bóg chce kochać przez całą wieczność, poczynali się w miłości swoich rodziców. I w tej miłości one mają się urodzić, mają się wychowywać, zanurzeni w miłości swoich rodziców. To dlatego zapewne niejednemu z Was się zdarzyło, że kiedy zaczęło się takie wzajemne oddalanie, to dzieci, tak jak potrafiły naiwnie, ale próbowały was pogodzić, połączyć, strasznie się cieszyły, jeżeli były jakieś tam choćby drobne oznaki, że rodziców nie utraci. Po prostu dziecko ma taki wrodzony od Pana Boga instynkt, że jemu miłość obojga rodziców się należy. To nie chodzi tylko o to, żeby tata go kochał i mama go kochała, tylko żeby rodzice go kochali. I stąd też Pan Bóg tak ustanowił, ja tutaj, chociaż jestem tylko jeden dzień przecież, to już kilkakrotnie słyszałem, że
Dzieci to są takie istoty, które się rodzą, są wychowywane, a w pewnym momencie odfruwają, a ich rodzice, małżonkowie dalej pozostają sami, prawda? Znaczy, proszę Państwa, to jest wielkie zadanie. Ja wiem, że jeżeli z moich ust wyszło jakieś słowo, które kogoś uraziło, to po pierwsze zwróćcie mi na to uwagę, a po wtóre może to jest przedmiot jakiejś pracy, ale pytanie ogromnie ważne, pytanie w wierze, co to dla mnie konkretnie, w mojej konkretnej sytuacji, wobec mojego konkretnego współmałżonka ma znaczyć, że on jest najważniejszym człowiekiem mojego życia. No taki drań. Pan Bóg draniów też kocha. Prawda? I jakby to już naprawdę nie próbujmy zarzucać Panu Bogu, że źle robi, kochając, prawda, właśnie draniów, że tak użyję tego sformułowania. Proszę Państwa, ja bym się ustosunkował do tego pytania, co to znaczy, że ślubuję Ci miłość, odwołując się do kilku jakichś konkretnych przykładów, no, które mi się zdarzyły w mojej pracy duszpasterskiej. Jeszcze tylko przypomnę, bo to, kiedy mówiłem o dzieciach, to bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że nauka Kościoła jest niesłychanie jasna. Ona niekiedy jest wyrażona w taki sposób, że niektórzy ludzie mogą ją odczuwać jako sformułowaną na granicach przyzwoitości. Przeczytam Państwu paragraf 2390 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wyłącznie małżeństwo jest właściwym miejscem dla aktu płciowego. Poza małżeństwem stanowi on zawsze grzech ciężki i wyklucza od komunii. To jest właśnie dlatego, że przez współżycie mężczyzny i kobiety może się począć dziecko. To nie są żarty, to chodzi o istotę, którą Pan Bóg powołuje do życia wiecznego. Ale te parę sytuacji, które mi się zdarzyły, niekiedy one są jakby takim streszczeniem różnych sytuacji. Ja je opowiem tak, jakby to była tylko jedna sytuacja. Mianowicie, kiedyś dowiaduję się, tacy moi znajomi 24-latkowie się rozwodzą. A no, ludzie poważni, znałem ich jako ludzi głębokich. W ogóle dla mnie to niepojęte. I no, udało mi się sprowadzić ich oboje do rozmównicy klasztornej. I oni mi tłumaczą, że oni się rozwodzą, bo już się nie kochają. Ja się zachowałem w sposób, w jaki zachować się nie wolno. A zachowałem się, nie jest wykluczone, że Duch Święty jakąś robotę tam wykonywał. Wiem tylko, że tego naśladować nie można, jak ja się zachowałem. Mianowicie zacząłem się strasznie śmiać. Proszę Państwa, bo to tak 24-latkowie. I oni mówią, że oni się rozchodzą, bo oni już się nie kochają. Proszę Państwa, po prostu nie mogłem wytrzymać ze śmiechu. I im tłumaczę. Ufam, że przeprosiłem za ten śmiech, ale nie pamiętam. I im tłumaczę, słuchajcie, kochani, toż to przecież jest moment wielkiej szansy dla waszego małżeństwa, bo to, że wy wzajemnie się lubiliście, że to odczuwaliście jako wzajemną miłość, to... No bardzo dobrze, to było na początku, ale to była w gruncie rzeczy miłość ekocentryczna. To znaczy, to polegało na tym, ja kocham Ciebie, bo mi z Tobą dobrze. Albo kocham Ciebie, bo jesteś taka ładna. Prawda? A teraz, kiedy właśnie ta miłość jakby się no, rozeszła, jakby zniknęła,
to jest szansa budowania sytuacji o wiele mądrzejszej. Ja kocham ciebie, bo jesteś moją żoną. Tu nie trzeba argumentów. Kocham ciebie i już, prawda, niezależnie od tego, jak się nam układa, to już nie mogą być moje subiektywne odczucia miarą moich decyzji moralnych i to w gruncie rzeczy ogarniających całe moje i nasze wspólne życie. Druga sytuacja, słowo daje, że nie wymyśliłem, ale Państwo od razu poznacie, że nie wymyślone. Mianowicie tam ktoś do mnie telefonuje, czy bym do nich nie przyszedł, bo tak jakoś szalenie im się małżeństwo rozlatuje i chcieliby w mojej obecności wypowiedzieć wszystkie wzajemne żale, jakie się im uzbierały, a dlatego obecność księdza jest im potrzebna, no bo no żeby się nie pobić, prawda, że poza tym zawsze no spojrzenie takie kogoś z boku, to tak. I oczywiście to jeżeli to możliwe, nigdy o taką posługę nie proście, chyba że psychologów to już, tylko wierzących, bo niewierzący to od razu będzie doradzał rozwód. I przyszedłem i proszę Państwa, dosłownie pomyje się lały przez 3 godziny. Czułem się kompletnie utopiony w tych pomyjach i wiedziałem, że ja tu nie mam jednego słowa do powiedzenia. Po prostu widziałem, że przegrałem. I oni już skończyli to takie wypowiadanie wzajemnych żalów i teraz na mnie kolej. I proszę Państwa, i w tym momencie ogarnęła mnie myśl też taka, której no się nie da naśladować, bo ona, jeżeli jest pomyślana, jeżeli jest zaplanowana, to ona będzie nieautentyczna. Mianowicie mówię im tak, słuchajcie, jeżeli mnie zaprosiliście, to dlatego, że jeszcze w was jest iskierka nadziei na to, że małżeństwo da się uratować. Ja proponuję w iskierkę nie dmuchać, bo jak się w iskierkę dmucha, to ona lubi zgasnąć. Ja proponuję naszą rozmowę, zacznijmy, znaczy dobre, po 3 godzinach, ale prawda, to było, znaczy to ja się włączyłem wtedy, naszą rozmowę, zacznijmy od przyjęcia następującego dogmatu. Mianowicie to bardzo dobrze, to świetnie, że Basia jest moją żoną, że Mietek jest moim mężem. Ja te same imiona, ale to oczywiście nie są autentyczne imiona, te same imiona, co przy przysiędze podawałem. I oczywiście ta moja propozycja mogła się skończyć wyproszeniem mnie z mieszkania, że oni spodziewali się pomocy, a ja tu się wygłupiam. Natomiast im niezwykle to się spodobało. I rzeczywiście coś takiego bardzo fajnego zaczęło w tej rozmowie się dziać. I proszę Państwa, naprawdę ja mógłbym Pana Boga wezwać na świadka, bo naprawdę nie kłamię, nic nie wymyślam. Co najmniej 20 lat minęło od tej rozmowy i oni są małżeństwem. Oczywiście, że uroda tego małżeństwa jest taka, że małżeństwo idzie trochę jak po grudzie. No, małżeństwa mają różną urodę, ludzie mają różne urody i małżeństwa też. No, znaczy to nawet nudno byłoby na świecie, gdyby, prawda, tak. Ale oni są małżonkami i bardzo dobrze się realizują. Także, że to jest taka druga sytuacja, gdzie no nie da się naśladować. Prawda, ale no sam byłem uczestnikiem tych sytuacji. Sytuacja trzecia, to w moim życiu się zdarzyło takich sytuacji co najmniej 10, ale myślę, że więcej. Mianowicie małżeństwo udane, znaczy oboje są zadowoleni, ale jedno z nich ma ogromny niepokój wewnętrzny,
że do ołtarza przystępowało jakoś nieuczciwie. Ja bym się nigdy z nią nie ożenił, gdyby ona nie miała domu. Albo, prawda, jakieś takie, albo na przykład strasznie się bałam samotności i to było głównym powodem, dla którego wyszłam za mąż. Czuję, że pewnie jakoś go skrzywdziłam i tego. I jak w takich sytuacjach próbuję ludzi jakoś, no, ludziom podpowiadać wyjście z takich sytuacji? Mianowicie przypominam, że wola Boża wczoraj odnosiła się do naszego wczoraj. A dzisiaj to się odnosi nie do naszego wczoraj, tylko do naszego dzisiaj. Wczoraj, baranie jeden, to powinieneś oczywiście mądrzej zawierać małżeństwo. Ale jak zawarłeś, jeszcze Pan Bóg swojej dobroci sprawia, że ono jest takie udane, to po prostu dzisiaj swoją żonę kochaj najpiękniej jak potrafisz i prawda, te jakieś nie najlepsze jego początki oddawaj Bożemu miłosierdziu, jeszcze przyklepuj dziękczynieniem, że twoje prawda, no te niedoskonałości nie zaszkodziły twojemu małżeństwu. Proszę Państwa, ponieważ ja jestem w takim wieku, że nieraz się zdarza, że też księża czasem do mnie przychodzą ze swoimi problemami i ksiądz, który ma niepokój, że z tym jego powołaniem kapłańskim było tak, no trochę dziwnie, bo chciał sprawić przyjemność mamusi. Przyznam szczerze, że tego nie rozumiem. Ale jak tak było, no to było i nie ma co się przejmować. Bądź po prostu porządnym kapłanem. I natomiast najbardziej wzniosłe twoje postawy w Dniu Święceń nie pomogą ci na Sądzie Bożym, jeżeli ty swoje kapłaństwo sprawujesz byle jak. I analogicznie jest z małżonkami, że najwspanialsze no, nastawienia duchowe, postanowienia, nie wiadomo co, dzisiaj niewiele ci pomogą, jeżeli tamten kapitał zmarnowałeś. Jeszcze czwarta sytuacja, to jest autentyk oczywiście, bo ta poprzednia to było co najmniej 10 różnych. Przychodzi do mnie młodzieniec 28-letni i mówi, że życie ma z głowy, bo był w seminarium duchownym, miał powołanie kapłańskie. Kiedy był na czwartym roku, zakochał się, ożenił i co się okazało? Że ożenił się z wiedźmą. I ja go pytam, a co to znaczy z wiedźmą? No ksiądz nie rozumie, no z wiedźmą. No to zrozumiałem od razu. I tłumaczę mu tak. Proszę kochanego pana, bardzo możliwe, że przedwczoraj pan miał powołanie kapłańskie. Ale dzisiaj pan ma powołanie do małżeństwa. I co więcej, to jest powołanie już bardzo uszczegółowione, to znaczy z wiedźmą. Tak. I to, co do pana należy, to tak się starać, żeby ona się przemieniła w taką pana ukochaną wiedźmę. Prawda? Tak. I nie, ale to co, znaczy państwo się śmiejecie, ale to są bardzo poważne rady. To naprawdę tak trzeba. Prawda? Tak. Tu ktoś widzę podpowiada, że jak dobrze pójdzie, to się okaże, że to jest księżniczka zaczarowana na wiedźmę i on swoją miłością ją odczaruje. Tak, oczywiście też bardzo możliwe. Kończę tę pierwszą część poświęconą miłości małżeńskiej. Co to znaczy, ślubuję ci miłość? Wybieram ciebie jako pierwszego człowieka mojego życia. Twoje dobro, przysięgam przed Bogiem, będzie przez całe moje życie przedmiotem mojej bardzo wysokiej troski. To przysięgam, ślubując ci miłość. Ja tylko
Przypomnę, ponieważ w waszym środowisku też jakoś stajecie, czy różni wasi znajomi stają przed pytaniem, a może małżeństwo było zawarte nieważnie, może sąd kościelny orzeknie nieważność tego małżeństwa. Ja przypomnę, że prawo kościelne tu jest niezwykle jasne. To jest kanon 1060, cytuję. Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego wątpliwości, czy jest ważne, należy je uważać za ważne, dopóki się nie udowodni czegoś przeciwnego. I proszę Państwa, ja osobiście znam przypadek małżeństwa niewątpliwie nieważnego, ale nigdy nie było udowodnione. Ja opowiem Wam, jak to było. I to było małżeństwo, które miało swój sens. Już w tej chwili oboje ci małżonkowie nie żyją. Mianowicie było to tak. Dziewczyna utraciła oboje rodziców w czasie wojny, a wujkowie, żeby jak najszybciej kłopot z głowy zrzucić, znaleźli jej kogoś takiego, byle kogo, i poniekąd przymusili do małżeństwa. W niedzielę był ślub, we wtorek dziewczyna uciekła od męża. Dopiero po pół roku wróciła, urodziła trójkę dzieci, nigdy do sądu kościelnego się nie zwracała o orzeczenie nieważności, a niewątpliwie nawet rok przed śmiercią sąd kościelny orzekłby nieważność, prawda? Pogrzebała męża, sama umarła i ufajmy, że oboje są w niebie, prawda? Ale to jest stanowisko Kościoła, że małżeństwo nie potrzebuje udowadniania swojej ważności. Co najwyżej można udowadniać jego nieważność. Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa. Proszę Państwa, druga część naszych rozważań, to znaczy ślubuję ci wierność. Wierność w sensie, że wierność oczywiście na całe życie, w doli i niedoli. Tamto pytanie o wierność brzmiało, czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, dopóki was śmierć nie rozłączy. Żyjemy w czasach, kiedy jakby nie czujemy, że obrażamy swoją własną godność, obiecując rzeczy, których nie zamierzamy wypełnić. Być może wiąże się to z tym, że życie społeczne w naszych czasach bardzo pełnych niewiary w Pana Boga wymaga od nas nieustannych jakichś tam deklaracji, zobowiązań, nie wiadomo czego. I potem nawet jak człowiek wychodzi za mąż, czy się żeni, to już tego słowa nie traktuje poważnie. Autentyczna sytuacja. Mąż odchodzi od żony i żona używa argumentu, który jej się wydaje no taki żelazny. Przecież przysięgałeś mi. Przed ołtarzem mi przysięgałeś. A on na nią spojrzał z politowaniem. Dziewczyno, o czym ty mówisz? Przecież to było całe 4 lata temu. Ty brałaś ślub z zupełnie innym człowiekiem. Proszę Państwa, kiedyś na własne moje ułomne uszy słyszałem moją znajomą, która porzuciła męża i przez radio tłumaczyła, że człowiek jest istotą z natury poligamiczną, że w związku z tym monogamia jest czymś, co się kłóci z naturą naszego człowieczeństwa i że nie trzeba sobie robić wyrzutów z tego powodu, że nasze związki się kończą, że następne się zaczynają i tak dalej.
I proszę Państwa, z tej perspektywy to my dopiero rozumiemy, jak niezwykle ważne jest oparcie małżeństwa, przysięgi małżeńskiej na miłości Boga do swojego ludu, na miłości Chrystusa do swojego Kościoła. Znaczy, Chrystus Pan nie jest poligamistą. Chrystus Pan ma jedyną małżonkę. Prawda? Czy powiedzmy to są rzeczy, których w dzisiejszych czasach, znaczy takie argumenty przeciwko wierności małżeńskiej są produkowane na dziesiątki. Ja mam zapisane po prostu dlatego, że przyszło mi do głowy, ale gdybym więcej pomyślał, a jeszcze gdybym was podpytał, to pewnie 10 razy tyle byśmy mogli takich pseudoargumentów, takich argumentów diabelskich przeciwko wierności małżeńskiej podać. Na przykład, no tak, oczywiście w Ewangelii jest napisane, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, ale przecież Chrystus żył w zupełnie innych czasach. I co wy chcecie, żeby to także do naszych czasów to się... Przecież czasy się zmieniły, ludzka mentalność się zmienia. No co wam chodzi, co jesteście strażnikami jakiejś przeszłości, która minęła i nie wróci? Czy sądzicie, że to dodaje wam urody, że jesteście takimi mamutami? Prawda? To jest argumentacja, z którą spotykamy się na co dzień. Czy ojejku, tak rozwody, czy zakaz rozwodów, obowiązek wierności. Widzisz, te zasady ustalają księża. A nawiasem mówiąc, a spójrzcie na księży, a jak oni postępują. Prawda? Tak. Czy argument, który ma dużo mocy, chociaż to jest moc diabelska. Mianowicie wręcz często się zdarza, to księża, ja tak wypominam księżom młodość, ale niektórzy to pewno już po srebrnym jubileuszu, to ja tam się nie dopytywałem to, ale z całą pewnością się spotkali z takimi postawami, bo to jest postawa często spotykana w duszpasterstwie. Prawda, mianowicie zawiązuje się związek, który Panu Bogu się nie może podobać, bo co najmniej jedna ze stron jest związana sakramentem z inną osobą i ta osoba wolna, która w ten sposób się związuje, powiada, Pan Bóg nie może być przeciwny naszej miłości. Ta nasza miłość jest tak piękna, że to po prostu by było grzechem przeciwko niej podskakiwać, ją krytykować. Prawda? Tego typu argumentów można spotkać wiele. Ja przy okazji może zwierzę się, jak rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą do mnie w sytuacji, kiedy zaczął się u nich trójkąt małżeński. To jest sytuacja, którą jako ksiądz bardzo lubię, bo jeżeli ktoś przychodzi do księdza z takim problemem, to jest 95% pewności, że on wróci do swojego współmałżonka. Bo ci, co naprawdę swoje małżeństwo chcą zniszczyć, to księdza nie przyjdą. Ale problem jest taki, że zakochałam się w kimś trzecim i teraz dopiero widzę, że to jest naprawdę druga moja połówka. Że gdzie ja miałem oczy, że ja się z tym za tego chłopaka wyszłam, czy z tą dziewczyną się związałem. Teraz dopiero widzę, że to jest moja druga połówka. I powiadam, że lubię takie rozmowy, bo są to na ogół ludzie, którzy chcą po Bożemu wyjść z tej sytuacji i daję parę rad następujących. Po pierwsze, nie niepokoić się stanem zakochania niedobrego.
jakby nie próbować tego zakochania na siłę w sobie stłamsić, bo w ten sposób jeszcze możemy je wzmocnić. Traktować ten stan zakochania jako pokusę, modlić się, żeby Pan Bóg pomógł mi zgodnie ze swoją wolą przetrwać, nie ulec. Krótko mówiąc, staram się jakby uwolnić tego człowieka od niesłusznych wyrzutów sumienia, bo on już często ten stan zakochania odczuwa jako grzech, może nawet jako straszny grzech, może jako już zdradę żony. Nie, stan zakochania to jest oczywiście coś, co no, lepiej by było, żeby się nie pojawiło, ale skoro się pojawiło, to już muszę w sposób mądry jakoś z tym radzić. Zasada druga, ponieważ to jest niewątpliwie zły ogień, nawet jeżeli go odczuwę jako bardzo szlachetny, bo to wiadomo, że gdzieś jak się następny romans zaczyna naplątywać, to człowiek to może odczuwać jako wielkie szczęście, jako coś szalenie wręcz uduchowionego, dobrego i tak dalej, i tak dalej. Otóż to jest ogień niedobry i pod taki ogień nie podkłada się drewienek. To znaczy żadnych spotkań, żadnych telefonów, żadnych SMS-ów, żadnych odpowiedzi na SMS-y, telefonu nie odbierać w dzisiejszych czasach, prawda, jest łatwo postarać się o to, żeby wiedzieć, kto do mnie telefonuje. Nie bać się także zachowań jasnych, nawet jeżeli będą odczytane jako niegrzeczne. To znaczy albo całkiem jasno poinformować, że po prostu czuję, że po prostu tego mi nie wolno. Można powiedzieć, jestem katolikiem, jestem katoliczką, ale tego się nie musi. Po prostu nie, to się kłóci z moim sumieniem, prawda? To jakoś, nie bać się nawet oskarżeń, że mnie skrzywdziłeś, że tak już, prawda, pozwoliłeś mi zaangażować się w siebie, bo może być niewykluczone, że skrzywdziłeś. Tylko radą na to, że skrzywdziłeś, to nie jest pogłębianie tej krzywdy, choćby, że tak powiem, w takiej formule szlachetnej, niby szlachetnej, tylko radą jest koniec i już. Proszę Państwa, są sytuacje, które są wyjątkową próbą wierności. Ja Państwu podam moje osobiste doświadczenie. Mianowicie, kiedy wybuchł stan wojenny, zakazano wszelkich zgromadzeń i między innymi grupa rodziców dzieci autystycznych poprosiła o możliwość spotykania się w naszym klasztorze. I wtedy z bliska zobaczyłem, przez jaką próbę te małżeństwa przeszły. To znaczy większość to były matki opuszczone przez swoich mężów, przez ojców tych dzieci, bo dziecko autystyczne czy dziecko z Downem to w dzisiejszych czasach, kiedy ekocentryzm jest tak wysoko ceniony, to jest dla wielu ludzi sytuacja nie do przeskoczenia. I ten rodzaj próby, kiedy przychodzi, jakby odsłania prawdę ludzkich serc. Wtedy jedni się zachowują pięknie, a drudzy, powiedzmy, idą za głosem swoich instynktów. Ja mam takich znajomych, gdzie wierność małżeńska została wystawiona na niesłychaną próbę, mianowicie mieli w sobotę ślub, a w czwartek wypadek samochodowy i ona od tej pory jest w wózku inwalidzkim. Wielokrotnie odpędzała go od siebie, ty się żeniłeś ze zdrową dziewczyną. On wiedział, że po prostu ją kocha i że ślubował wierność. Wielkim problemem było dla niego namówić ją na dziecko,
Ale udało mu się to aż 3 razy. Także tak. I mówi, mam empiryczny dowód, że dzieci się rodzą w grzechu pierworodnym. Mianowicie każde dziecko, nie trzeba było go uczyć, już w momencie, kiedy nauczyło się raczkować, samo z siebie odkrywało, że są takie miejsca w mieszkaniu, gdzie mamusia może mi powiedzieć akuku. Znaczy, gdzie ja mogę mamusi powiedzieć akuku. Prawda? Tak. I mówi, empiryczny dowód, że dzieci w grzechu pierworodnym. No, ja podaję przykład wyjątkowej szlachetności, ale jak wiadomo, bywa różnie. Ślubuję ci wierność. Dzisiaj coraz więcej słychać o rozwodach emerytów. Przeżyli 45 lat i na stare lata się rozwodzą. Mnie tu się przypomina... Proszę Państwa, czy mogę szklankę wody poprosić? Mnie tu się przypomina takie bardzo, bardzo przejmująca przestroga świętego Grzegorza z Nazianzu. To jest patriarcha Konstantynopola, zresztą bardzo krótko był tym biskupem Konstantynopola, tylko w czasie II Soboru Powszechnego. O, dzięki. Tego mi było trzeba. Dzięki, dzięki. I święty Grzegorz Nazianzu mówi tak. Życie ludzkie jest podobne do podróży okrętem. Bywają takie podróże, że cała podróż w burzach i wśród przeciwnych wiatrów i podróż bezpiecznie dopłynie do portu. A bywają takie podróże, że świetnie, wiatry pomyślne, podróż świetnie się udaje i okręt zatonie przy samym wejściu do portu. I to są sytuacje choćby tych rozwodów, jakie zdarzają się staruszkom. To coś oczywiście niepojętego, ale już dawno odkryto, że również w starym piecu diabeł pali, prawda, i również staruszkowie są do różnych czynów niegodziwych kuszeni niekiedy mi ulegają. Wielkim problemem u nas w Polsce ostatnio, potężnie wielkim, jest problem wierności małżeńskiej w sytuacji, kiedy jedno z małżonków wyjeżdża do innego kraju czy do dalekiego miasta za pracą. Miałem osobiście takie doświadczenie w roku 1983. Mianowicie głosiłem rekolekcje dla Polaków w Londynie i byłem tak oblężony przez ludzi proszących o rozmowę, że całusieńkie święta wielkanocne, zamiast świętować, ja tylko albo spowiadałem, albo rozmawiałem z ludźmi, bo jak to było, kiedy wybuchł stan wojenny, rząd Jej Królewskiej Mości automatycznie przyznał wizy stałego pobytu Polakom, których ten stan wojenny zastał na terenie Królestwa. I to tak się zrobiło, że w tej grupie pojawiło się bezmiar trójkątów, czworokątów. Ufam, że dzięki tamtym rozmowom tam przynajmniej niektóre z tych małżeństw zostały uratowane, ale to jest problem, o którym myślę, że socjologowie jakoś się tym zajmują. Myślę, że duszpasterze może więcej powinni się tym zająć. Niestety wiele małżeństw, że tak powiem, ginie wskutek właśnie takiej rozłąki. Ja się nauczyłem doradzać, że na ile to możliwe, to nie dopuszczajcie do tego, żeby się rozłączyć na dłużej niż na pół roku. Po prostu naprawdę biedy można sobie napytać, prawda, dzieci też się krzywdzi przy okazji, tłumaczę wtedy, że twoje dziecko, które dzisiaj ma 5 lat,
ono 5 lat ma tylko w tym roku. I ty jako 5-latkiem nie będziesz z nim miał nigdy kontaktu. Zupełnie co innego, jak się Sowieci wzięli do więzienia, czy wywieźli na Sybir, to była inna sytuacja. To wiadomo, że ludzie potrafili wierności wytrwać lata. I wreszcie trzeci przedmiot przysięgi małżeńskiej, uczciwość małżeńską. Czy ślubujesz, czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Proszę Państwa, tutaj też problem, no przecież wszystkich problemów nie poruszymy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na tak zwany syndrom ocaleńca. To znaczy, jest coś szalenie niepokojącego, coś szalenie niszczącego miłość nie tylko małżeńską, ale także rodzicielską. Jeżeli nie dopuściło się do narodzin choćby jednego dziecka, bo jeżeli spowodowałem śmierć jednego dziecka, to znaczy, że żadnego z moich dzieci nie kocham bezwarunkowo. Że przyjąłem dziecko i wychowuję je tylko dlatego, że ono spełniło odpowiednie warunki. No miało to szczęście, że nie miało Downa, że nie przyszło w czasie, kiedy pisałem pracę magisterską, że nie przyszło w czasie, kiedyśmy jeszcze domu własnego nie mieli, że nie przyszło w czasie, kiedy no tak się złożyło, że aż dwoje spośród naszych rodziców było chorych na raka i odchodziło z tego świata, prawda? Znaczy, to jest, znaczy, ja myślę, że my o tym za mało mówimy, za mało to sobie uświadamiamy właśnie, że dziecko, ponieważ ono jest poczęte z miłości małżeńskiej, czy z tej no, o której no, cały czas mówimy takie niezwykłe rzeczy, ono ma bezwzględne prawo do tego, żeby było przyjęte z miłością bezwarunkową. Dziecko nie musi spełniać żadnych warunków, żeby je kochać. Wystarczy, że ono jest, prawda? Tu oczywiście jest wielki temat pod tytułem dorosłe dzieci, które przez lata nie mogą jakoś w sobie uporać się z faktem, że ich rodzice się rozwiedli. Proszę Państwa, to dla Was to jest niezwykle ważne zadanie i po prostu widzę, że jak tu Was słyszałem, to widzę, że je bardzo fajnie wypełniacie i też jakby się próbujecie innych do... Proszę Państwa, bo to jest tak, kiedy to, że każdemu dziecku należą się dwoje rodziców, to jest jasne. Ale bywa tak, że ojciec czy matka umrą, czy w jakimś wypadku zginą. Tylko dziecko, które ma grób swojego rodzica, ono nie jest opuszczone. Ono, prawda? Ono może pójść na grób, ono wie, że nie zostało porzucone, tylko utraciło swojego rodzica, prawda? W waszym przypadku no coś tragicznego by się stało, gdyby ktoś z was podjął decyzję, już mam dość trwania w takiej bezsensownej sytuacji, w takiej samotności, która wydaje mi się jałowa i tak dalej, bo wtedy przekazujecie dziecku komunikat, że z tą nauką Kościoła na temat małżeństwa to jest jakiś szwindel. Po prostu to jest nauka no ponad siły ludzkie, no w każdym razie ponad siły naszej współczesnej epoki i tak dalej. To ja tego tematu nie rozwijam, bo
Zresztą nie jestem najlepiej do niego przygotowany, ale ja myślę, że nawet gdybyście wy chcieli się podzielić swoimi wspomnieniami, jak reagowały dzieci w tych sytuacjach, kiedy widziały, że tracą swoich rodziców jako jedno, to taka gimnazjalistka prosi księdza: proszę księdza, proszę się jutro szczególnie pomodlić za moich rodziców. A co się stało? A jutro mają rozprawę rozwodową. I łzy jak groch dziewczynie płyną, prawda? No to samo kiedyś babcia jakaś mówi: no serce mi pękało. Wnuczek stoi przed lustrem i mówi sam do siebie: jak przyjdzie tatuś, a ten tatuś nigdy nie przychodził, to ja będę mówił: tatusiu kochany, tatuleńku, ojczulku, tatuśku. I nie wiadomo, ja nie jestem zbyt mocny w tych polskich zdrobnieniach, prawda? Dziecko, zwłaszcza dziecko cierpiące, tak. Czy mój znajomy z płaczem opowiada, że pięcioletni synek całuje go po rękach. Mój tatusiu, ja już będę grzeczny. Biedaczysko sobie tak wymyśliło, że rodzice się rozchodzą, bo on był niegrzeczny. Prawda? I okazuje się, także ludzie dorośli nie potrafią sobie z tym poradzić. Natomiast rzecz polega na tym, że jeżeli państwo pilnujecie zasady wierności w sytuacji, kiedy tego małżonka obok nie ma, to ja przepraszam za porównanie, ale zapewniacie tym dzieciom, że ma jakby symboliczny grób tatusia czy mamusi. Znaczy, że to nie jest tak, że było małżeństwo, tak się złożyło, że ja z niego zostałem poczęty, już tego małżeństwa nie ma. Tylko to jakoś inaczej. Prawda? Czy jedna babcia mi mówi, wnuczek mi powiada: śniło mi się, że mam tatusia. Wyobrażacie sobie państwo, prawda? Ja zresztą być może wody do studni dolewam, sowy do Aten przywożę, bo państwo to są rzeczy, które są waszymi. Znaczy, one są bardzo, macie bardzo dużo własnych doświadczeń na ten temat, czy też żyjecie w tych środowiskach, gdzie sporo można się dowiedzieć. Ja już kończę, ale tak jakby na zakończenie tak jakoś poczułem, że powinienem się z wami podzielić taką bardzo wielką mądrością na temat małżeństwa, zresztą także i kapłaństwa, i życia zakonnego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Mianowicie on to lubił mówić, zwłaszcza na Jasnej Górze, czy w innych jakichś sanktuariach maryjnych, a mówił następująco. Kiedy przemawiał do matek, to mówił tak: kochane matki, przyjechałyście tutaj, żeby uczcić Matkę nad Matkami, Matkę Najświętszą. Ale nie wolno wam zapominać, że ta matka jest dziewicą. Otóż wasze macierzyństwo nie będzie do końca spełnione, jeżeli zabraknie w nim czegoś dziewiczego. Jakby wasza sytuacja jest taka, że do tego czegoś dziewiczego jesteście powołani o wiele więcej niż zwyczajni małżonkowie. Do sióstr zakonnych mówił odwrotnie. Kochane siostry, tak wpatrujecie się w dziewicę Maryję, nie wolno wam zapomnieć, że ta dziewica jest matką. Wasze dziewictwo, wasz celibat, choćbyście skrupulatnie go zachowały,
będzie fut na kłaku wart, jeżeli nie będzie miał w sobie czegoś macierzyńskiego, jeżeli nie będzie owocował duchową płodnością. I to samo mówił ksiądz prymas do kapłanów. Mówi, rzecz jasna, nie daj Boże, jak kapłan nie zachowuje celibatu. Natomiast chodzi nie tylko o to, żeby wiernie go zachowywać, tylko sensem celibatu jest to, że on będzie was uzdalniał do ojcostwa. Prawda? I myślę, powiedzmy te intuicje księdza prymasa Wyszyńskiego, że one poniekąd rozświetlają wszystkie części dzisiejszej naszej konferencji. Proszę Państwa, sami widzicie, że się wykończyłem. Gardło mi zupełnie wysiadło. Dzięki.